17. kolejka klasy okręgowej Katowice-Sosnowiec. Witamy bardzo serdecznie z Rogoźnika, gdzie już za moment początek spotkania Cyklon Rogoźnik-Sparta-Katowice. No i zaczynamy. Dzisiejszy niedzielny pojedynek. 5 wygrali, 1 zremisowali i ponieśli tylko jedną porażkę, także to nie będzie na pewno łatwa przeprawa dla Sparty Katowice. Zobaczmy teraz, bo jest rzut rożny, piłka w pole karne, groźnie i jest pierwsza bramka w tym spotkaniu. Michał Szal wpisuje się na listę strzelców. Szybko objęli prowadzenie goście w tym spotkaniu. No tak naprawdę pierwszy atak gości, pierwsze dośrodkowanie z rzutu rożnego, no i mamy bramkę. No i zobaczmy. Kamil Będkowski dorzuca piłkę w pole karne, łudząco podobna sytuacja. Jeszcze jest uderzenie Mateusza Gąski z lewej nogi, no ale nie było zagrożenia bramki za pióra. Goście mają rzut rożny, no i Kamil Będkowski już na narożniku boiska, dośrodkowanie w pole karne, wychodzi zapiór, odbija tą piłkę. Bożek teraz do Szala. Witkowski ma miejsce, żeby uderzyć. A Gąska faulowany, no i będzie dobra okazja dla Sparty Katowice. Kamil Będkowski strzela na bramkę, no i jest druga bramka dla Sparty Katowice. To, o czym wspominałem. Bardzo dobrze ułożona lewa noga tego zawodnika. No i goście prowadzą już 2-0 w 23 minucie tego spotkania. Bardzo szybko goście ustalają sobie wynik tego spotkania pod siebie. No szybko ustawili sobie ten mecz goście. Dwubramkowe prowadzenie. Teraz zobaczmy, bo może być groźnie w polu karnym gości. Dobre teraz uderzenie. No i od bramki pokazuje sędzia. Będkowski dorzuca to w pole karne, wybijają gospodarze. Minął się z piłką Gąska. Nie wiem, czy nie trafił przy okazji któregoś z zawodników Cyklonu. A teraz kolejne twarde starcie. No sędzia dopiero teraz grę przerywa. No długo zwlekał z gwizdkiem sędzia w tej akcji. No kilka ostrych starć. Trzyma się za głowę Sebastian Gielza. No mądrze teraz pokrzykuje z linii bocznej trener Michał Czyż. Panie sędzio, pozabijamy się, jak będzie pan tak gwizdał. No trzeba wcześniej reagować w takich sytuacjach. Zdrowie zawodników przecież jest najważniejsze. Krzysztof Markowski. Ładnie poszukał Markowski na lewej stronie boiska, chyba Wolniewicza. No i zobaczmy, bo było groźnie. Jeszcze nie koniec tej akcji. Dogranie. I zobaczmy, no jest bramka samobójcza. No Cyklon równie szybko odpowiada. 1-2 w 30 minucie tego pojedynku. Zobaczmy powtórkę tej sytuacji. Krzysztof Markowski ładnie poszukał na lewej stronie Adama Wolniewicza. Ten dorzuca w pole karne. Wybija to Szal. Jeszcze nie koniec tej akcji. No i Mateusz Gąska pakuje sobie piłkę do własnej bramki. No i zobaczymy, jak potoczy się to spotkanie. Cyklon Rogoźnik Sparta Katowice. No nie wiem, czy nie za długo. Piłka teraz w pole karne. Uderzenie głową, no i łapie to skocz. 7 zawodników Cyklonu w polu karnym. Piłka dorzucona. Nie było uderzenia. Jeszcze gospodarze przy piłce. Barchan na prawą stronę boiska. Kolejna wrzutka. Uderzenie głową. Słupek. I jest bramka na 2-2. Cyklon wyrównuje stan tego spotkania. No i ten mecz zaczyna nam się od nowa. Zaraz postaram się Państwu powiedzieć, kto wpisał się na listę strzelców. No nie wiem, czy ta bramka będzie
zaliczona Adamowi Wolniewiczowi. Gałęziok. Uderzenie teraz na bramkę w Ściubiaka, ale dobrze broni Michał Skocz. Kiełtyka. Adam Wolniewicz, piłka w pole karne, wybija to Gąska. No walczą teraz o każdą piłkę gospodarze. Żółta kartka dla Kamila Witkowskiego. No i w konsekwencji czerwona. Goście będą kończyli ten mecz w dziesiątkę. Musi opuścić boisko Kamil Witkowski. Zobaczmy jeszcze raz tą sytuację. No teraz niedokładnie wyprowadzają tą piłkę goście. Jest tutaj Robert Wolniewicz. Barchan ładnie rozrzuca na prawą stronę boiska. Dośrodkowanie w pole karne. Ładne uderzenie i gol! Co za bramka! Damian Ciba z numerem 15 wpisuje się na listę strzelców. Gospodarze no dopinają swego w tym pojedynku. Poczuli krew po tej drugiej bramce. No kibice miejscowi są tutaj zachwyceni. Zobaczmy powtórkę tej sytuacji. Zobaczmy na ten rzut wolny. 94. już minuta na Zagorze. Piłka w pole karne. Skacze tam Gielza, jest jeszcze Krawczyk. Groźnie pod bramką. Gospodarze, no i mamy wyrównanie 3-3. No w dramatycznych okolicznościach Michał Szale, jeżeli dobrze dostrzegam, doprowadza do wyrównania. No rzutem na taśmę katowiczanie strzelają tą trzecią bramkę w tym spotkaniu. Gąska. Kamil Będkowski dorzuca to do Wiśniowskiego. Wiśniowski uderza głową. Doskonała okazja, aby zgarnąć w tym meczu jeszcze 3 punkty. Nie trafił jednak w światło bramki Mateusz Wiśniowski. No będą mieli czego żałować goście po końcowym gwizdku, jeżeli utrzyma się ten rezultat 3-3. No ale zobaczmy, bo ruszamy też w drugą stronę. No cios za cios w rogoźniku. Piłka w pole karne. Uderzenie na bramkę, no kolejna piłka meczowa i nie ma też bramki dla Cyklonu Rogoźnik. 95. już minuta na zegarze, no i sędzia kończy ten pojedynek. No świetne widowisko oglądaliśmy dzisiaj w Rogoźniku. Cyklon zremisował ze Spartą Katowice 3-3. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni, ponieważ wygrywamy 2-0 i potem gdzieś strzelamy bramkę samobójczą. Przypadek, początek drugiej połowy, mamy 3-4 stałe fragmenty, z których wydaje się, że no musimy strzelić, bo bardzo dobrze rozegrane to. Nie strzelamy w kolejnym meczu i jak to było w poprzednich, gdzie straciliśmy punkty, no i to było znów podsumowanie tych spotkań, że może nie prowadzimy grę, bo tutaj było ciężko o składne akcje, mecz pod kątem walki i zaangażowania naprawdę na wysokim poziomie, ale mamy te stałe fragmenty, z których powinniśmy strzelić trzecią, czwartą bramkę i spokojnie wtedy kontrolować ten mecz. My tego nie robimy, robi to przeciwnik po naszym karygodnym błędzie, wyrównuje, potem strzelają zasłużenie bramkę na 3-2, bo to oni już przeważali. Graliśmy w dziesiątkę, jakimś cudem wyrównujemy to na 3-3, była nawet jeszcze okazja na 4-3, ale całokształt tego meczu, no nie powinniśmy tutaj stracić punktów. Mamy mimo wszystko doświadczoną drużynę i prowadząc 2-0, mając takie sytuacje na 3-1, na 4-1, powinniśmy ten mecz wygrać i na pewno niedosyt jest ogromny. No ja powiem szczerze, ja jestem rozgoryczony i to bardzo. Sfrustrowany i no takie drużynie jak nasze, no nie przestaje remisować. Dla mnie to jest osobiście porażka, ten mecz dzisiejszy, bo tak to trzeba odbierać, bo jak się wygrywa 2-0 przy takiej personale, jakie my mamy w tej lidze, no to taka drużyna no nie może remisować w taki sposób, jak my to robimy. No prowadzimy 2-0 tam chyba do 40 minuty, jak tam się nie mylę. Bramka samobójcza, 2-1, wychodzi na drugą połowę, wszystko pod kontrolą. Sytuacja my oczywiście swoje, klarowne do zdobycia bramki, my tego nie robimy. Przeciwnik podchodzi 2-3 razy pod bramkę, strzela nam bramki. No ja tak delikatnie mogę powiedzieć, że no jesteśmy frajerami. No. Szczerze powiedziawszy, jesteśmy załamani. Tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty na ciężkim terenie, wygrywamy 2-0 do 30 minuty i cudem wywozimy remis. Więc taki właśnie naprawdę roller coaster. Nie jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek z pokorą przyjmujemy punkcik. Trochę za głęboko się cofnęliśmy na pewno.
strzelamy sobie sami bramkę po błędzie w ustawieniu, no i potem taktyka na chaos bardziej sprzyjała gospodarzom. Strzelają bramkę na 2-2, na 3-2. My strzelamy w ostatnich minutach meczu na 3-3. Za dużo chaosu, za dużo nerwowego sędziowania, ale tak jak mówię, szanujemy punkcik. Dziękujemy bardzo serdecznie. Widzimy się ponownie na wiosnę. No a za dzisiaj już bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mówi Państwu Drzeniek Kamil.